podpisujemy umowę w zakresie utworzenia i zbudowania branżowego Centrum Umiejętności. Ważna chwila dla opolskiej edukacji, ale nie tylko, bo zamierzenie projektu jest takie, żeby to było miejsce, w którym będziemy kształcić w skali całego kraju. Szczególnie istotne jest oczywiście w tej elektromobilności, czyli wprowadzaniu po prostu w baterii elektrycznych i innych rozwiązań, które sprawiają, że korzystanie z różnych urządzeń jest bardziej przyjazne środowisku, praktyczniejsze, chociaż oczywiście o tym się też dyskutuje cały czas, o praktyczności tego rozwiązania, że wiedza o tym, jak to robić, jak to naprawiać, jak to rozwijać, poszerza się ta wiedza. Do tej pory są to raczej rozwiązania, które są własnością konkretnych firm, które niekoniecznie chcą się tym dzielić. Choćby uczniowie zespołu szkół mechanicznych uczą się raczej o silnikach spalinowych, takich tradycyjnych, niż o tej elektromobilności. Nie mają dostępu do najnowocześniejszych technologii, dlatego mamy branżowego partnera, izbę producentów, przedsiębiorców zajmujących się elektromobilnością, która będzie nam podpowiadać, jak kształcić osoby zajmujące się elektromobilnością, jakie one muszą spełniać warunki, żeby rzeczywiście być przygotowane do działania na tym rynku jako pracownik, najczęściej jako przyszły pracownik. I co jest jeszcze istotne w tym wszystkim, i to, że certyfikacja tych osób się będzie w takim branżowym centrum umiejętności odbywać, czyli każdy, kto będzie chciał mieć takie uprawnienia formalne, tak jak maturę na przykład, tak to nazywając, czy taki dyplom nauki zawodu, będzie mógł to zrobić tylko w Opolu i jeszcze jednym miejscu w Polsce. Czyli jest to miejsce, które będzie gwarantowało wysoką jakość nauczania, dostęp do rozwiązań z branży i oczywiście potem potwierdzenie kompetencji, które się nabywa. Więc będzie to miejsce wyjątkowe. Będzie przyciągać ludzi z całej Polski. Nam będzie dawać możliwość kształcenia również naszych uczniów. Mówiłem o Zespole Szkół Mechanicznych, ale nie tylko, bo to jest otwarte centrum. No więc jakby wchodzimy na pole do tej pory zarezerwowane wyłącznie dla działających na rynku firm. Powstanie taki ośrodek, który będzie służył kształceniu młodzieży i osób dorosłych także w takiej skali ogólnopolskiej. Dzisiaj podpisujemy umowę na część budowlaną, czyli taką część obiektu, która jeszcze nie dotyczy w całości wyposażenia, natomiast jest takim głównym elementem tego projektu. Mamy bardzo mało czasu, to jest 12 miesięcy, ale cieszę się, że też w przetargu uczestniczyła i wygrała firma, która potrafi szybko realizować projekty. Panowie realizowali też dla nas budowę przedszkoli, także to się udało. Mam nadzieję, trzymam kciuki, że to też się uda, ale przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę na to, że w tym tutaj otoczeniu, gdzie jesteśmy, zespół szkół zawodowych, który kształci, który prowadzi szkolenia praktyczne od wielu, wielu lat. Proszę zwrócić uwagę, że to nie jest pierwszy projekt, który tutaj realizujemy. Powstała pracownia gastronomiczna, bardzo nowoczesna. Powstały też pracownie mechaniczne, warsztaty mechaniczne, więc mechatroniczne. Także odnawiamy tkankę tych obiektów, rewitalizujemy ten cały obszar po to, żeby on przez kolejne lata służył młodzieży z całego miasta. To jest projekt, który jest finansowany z KPO, czyli tutaj już mamy pewność, że te środki na dofinansowanie będą, bo KPO zostało uruchomione, więc możemy spokojnie zawierać tą umowę i budować. Projekt jest partnerski, chciałabym o tym przypomnieć. Liderem projektu jest oczywiście miasto Opole, natomiast partnerem jest Polska Izba Rozwoju Elektromobilności. To jest partner branżowy, który będzie wspierał miasto Opole w kształceniu. I partnerem jest jeszcze Park Naukowo-Technologiczny. Więc będziemy ten projekt realizowali wspólnie. Dzisiaj w ramach zadań lidera możemy Państwu zaprezentować właśnie informacje o tym, że będziemy budowali, czyli to główne zadanie, będziemy budowali tą część dydaktyczną, w której kiedyś, mam nadzieję, że już w najbliższej przyszłości, bo to 12 miesięcy to jest tak, więc to szybko minie i już przyszły rok pewnie już będą się mogły tutaj odbywać zajęcia. Ogółem ta wartość wynosi 16 milionów złotych, z czego wkład miasta to jest właśnie ta część VAT-u, którą musi pokryć,
czyli ogółem jest to kwota 19 300 000 zł. My tutaj, jak wstępnie zostało powiedziane, jesteśmy liderem tego projektu. Oprócz tego jest partner branżowy i partner dodatkowy, gdzie tak naprawdę partner branżowy będzie otrzymywał ponad 640 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o sam projekt, natomiast dodatkowy około 300 tysięcy złotych. System zaprojektuj i wybuduj. 12 miesięcy, bardzo mało czasu. Kilka miesięcy, około 4 miesięcy sam proces projektowania, uzgadniania i uzyskania stosownych pozwoleń i później sama realizacja. Myślę, że za rok w tej samej porze spotkamy się tutaj na uroczystym otwarciu. Tak jak zdążyliśmy przez te ostatnie lata Państwa przyzwyczaić, że każdy projekt kończymy przed terminem, ten również postaramy się zrobić. Tym bardziej, że kilka tygodni temu oddaliśmy bardzo podobny obiekt w Kluczborku, w szkole w Bogdańczowicach. Także jesteśmy gotowi do podpisania umowy, Panie Prezydencie, i do kolejnej dobrej realizacji.